trenuje, biega, jeździ rowerem, wszystko robi jak najlepiej, a jeżeli trafisz z tym ustawieniem i do wejścia jesteś pierwszy, no to trzymasz gaz i jedziesz do przodu, więc ten mecz na pewno dużo też pokazał wszystkim zawodnikom, że no, cały czas trzeba walczyć, dążyć i szukać tych nowości, brać przykład z Vasquez Vanzika. Jest to mistrz świata, jeździłem dużo 10 lat i praktycznie on przy mnie jakby tak dorastało, był juniorem wtedy i to co robi gość, to cały czas trzeba brać przykład. No myślałem, że dojadę za nim, przywiozę to srebro, ale jeden błąd i Janusz jest tak szybki z Jankiem, że nie było szans. No, ale tak jak mówię, fajny mecz, dzisiaj musimy wygrać te zawody i skoncentrujemy się na dzisiaj. Dużo bardziej uśmiechnięty, wiadomo, zwycięstwa budują pewność zawodnika. Czy taki magiczny próg tego sezonu przekroczyłeś jako Krzysztof Kasprzak, że teraz podchodzisz mniej zdenerwowany, bardziej pewny siebie do każdych zawodów? Na pewno dużo mi pomogła Szwecja, bo praktycznie połowa czerwca miałem 5 zawodów. Bardzo dziękuję Anders Freud, thank you very much mate for meetings. I tam pamiętam te 3 mecze, pierwszy mecz na bardzo ciężkim torze, dużo punktów, dużo. Ja miałem praktycznie wczoraj 9 zawody w tym roku, więc cały czas potrzebuję mecze. Ciężko miałem wejście w sezon, ale zakończenie postaram się, żeby było dobre. Dziękuję pięknie, to jest sport motorowy, drodzy Państwo, zapraszamy na arcyciekawy pojedynek.